jak to było, jak to było. 15 lat temu moja pierwsza poważna dziewczyna kupiła mi mój pierwszy poważny mikrofon. No i jako, że miałem najlepszy mikrofon ze wszystkich, no to wszyscy przychodzili do mnie nagrywać. No i tak jakoś wyszło, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czy pamiętam swoją pierwszą wizytę w Nobo, co to? Jechałem do Karola wtedy chyba po raz pierwszy. Oczywiście błądziłem, bo wtedy Warszawa dla mnie to był jakiś kurwa Nowy Jork. Ale dotarłem do niego po 2 godzinach chyba. No i co? No i robiliśmy muzykę. Czemu to, o czym kiedyś opowiadałem z pasją, nagle we mnie zasło i przypomina się rzadko. Jak już poznaliśmy się z Karolem, to już nagrywałem każdą płytę praktycznie tutaj wtedy, jaką nagrywałem, nie? No jakieś tak. Zakazane owoce na pewno nagrałem tutaj. Z ostatniej ławki na pewno nagraliśmy tutaj. Disy na pewno jakieś nagrywaliśmy tutaj. Generalnie to dużo, dużo piliśmy alkoholu, nagrywaliśmy jakieś głupoty, tak bardziej bawiliśmy się, no. Ale siedzę w Nowo, co to wiesz, co mówi moja matka, że ten pokój to sypialnia, bo nie bywam tutaj za dnia. Że nie za bardzo miałem pieniądze, żeby nagrywać w profesjonalnym studio. No i zacząłem to drążyć. Ja nie miałem w sobie tyle mocy, co Karol, żeby sprawdzać tutoriale, jak zmiksować kawałek. Ja się jarałem, że jest fajny, dobra, następny. Nawet nie miałem statywu, tylko miałem pierwszy mikrofon na USB i właśnie przecinałem, tak obcinałem butelkę tak tyle, żeby było tyle i przecinałem, żeby tylko można było wyjąć kabel i klękałem do mikrofonu i nagrywałem, nagrywałem na kolanach. Umilenie drogi, kawałek fejdy, tkali i termanologii. Mnie w domu był taki klimat, że no hip-hop generalnie zawsze nie był za bardzo akceptowany, no w sensie, bo przeklinają, bo to jest muzyka dla patologii i tak dalej, no. A ja tutaj cały czas udowadniam mojej mamie, to nie tak, że to jest tylko, że to jest tylko patologia. I potem przychodzi biała i nagrywa. I nagrywa, wpierdol ci, spuszczę i spuszczę się twojej dziewczynie w uśmiech, a potem ją do pracy puszczę w burdę. A ja tu, kurwa, siedzę spocony, zestresowany. Wow. No do przeprowadzki skłoniło to, że po prostu właśnie były te wszystkie utrudnienia związane z tym, że można było nagrywać tylko wtedy, kiedy nie ma rodziców, a jak już są i jak się nagrywa, to się odczuwa bardzo duży stres jakiś taki i nie wiem, no, jakieś skrępowanie. No to nie są najlepsze okoliczności do nagrywania hardkorowego rapu, jak za drzwiami jest mama. Więc no potrzebowaliśmy takiego miejsca do pracy i... To była konieczność po prostu, trzeba było to zrobić. Wstałem rano i pomyślałem, skurwia! Potem złapałem chmurę przed wejściem do studia. Włączyłem beat, co rozjebał za mułę. Solarem zbiję fortunę z autotune. Przez ostatnie 2 lata bywałem, może czasami nie zawsze 5, ale 4, myślę, że zawsze bywałem razy w tygodniu, ponieważ robiłem Hate Me, robiłem epki do Hate Me, robiłem Diamentowy Las, robiłem płytę dla Bonusa jeszcze teraz w międzyczasie, więc no myślę, że na pewno jeśli chodzi o godziny, to jestem w top 3. Towarzyszy mi zawsze ogromna zajawka, nawet po tylu latach. Zwykle mój dzień wygląda tak, że ja wstaję bardzo wcześnie, jakoś czasami jest nawet 4 lub 3 godzina i już tam tworzę jakieś numery, a zwykle Johnny już około 9 czeka na mnie w studio, no i pracujemy. To jest bardzo ważne dla mnie miejsce, kultowe na pewno. Moim ulubionym realizatorem jest oczywiście DJ Johnny, no ale to pewnie wynika z tego, że najdłużej po prostu razem pracujemy, ale podczas nagrywania płyty Diamentowy Las miałem okazję współpracować z Wróblem, miałem okazję współpracować z Kini Zimmerem i naprawdę również bardzo sobie cenię tę współpracę, myślę, że nie odbiegają wiele od tej z Johnnym. Bardzo lubię pracować z tymi młodymi ludźmi, dlatego że bardzo wiele się od nich uczę, wbrew pozorom, myślę, że nawet niekiedy więcej niż oni ode mnie. Ponieważ oni w ogóle są z innych czasów, mają inne podejście, inaczej się zachowują, inaczej też żyją, inaczej w ogóle to wszystko robią i jakby bardzo lubię z tego czerpać, ale też dzielę się zawsze moją skarbnicą wiedzy, jeżeli któryś z młodych chłopaków czegoś potrzebuje. Jakąś część ludzi na pewno zainspirowaliśmy do tego, nie wiem, czy no, nie wszystkich, ale myślę, że bardzo dużo osób zajawiliśmy chyba tym. No, no tak, wydaje mi się, że dołożyliśmy taką miarę istotną cegiełkę do tego, jak duży ten rynek obecnie jest. Myślę, że tak, ale nie jesteśmy na pewno jedynymi osobami. Tutaj nawet trzeba oddać kredyt paru osobom, które nagrywały w Nobo, co to jeszcze. Wspólną pracą daliśmy radę. Gdybym słuchał
złych doradców, to teraz bym nie miał wyznawców. To jest No Bo Co To Legacy. Nie robiłem tego dla hajsu, nie. Nagrałem epkę, nakład 20 płyt, wszystkie rozdałem za darmo. Bliscy koledzy mówili, że git, mimo że chyba nie bardzo.